Awaria dzisiaj, awaria. Jaką ty masz tam? No to jest 14 na tył, no to jest 3-0, 3-3,5, no, nie? No, to będzie, no. Będzie ok. Dobra, a jakiś filterek byśmy znaleźli? Powietrza? No. Gaźnik macie? Gaźnik. Jaki? No właśnie, średnica. Albo rodzaj gaźnika, to już będę wiedział, jaka średnica. Nibi, Mikuni, zdjęcie macie chociaż motocykla, coś? Albo 40, albo 45 pewnie, tylko no nie chciałbym za małego albo za dużego sprzedać, nie? Sanie masz takie podnoszone, tak jak tutaj? To jest 45. Bo tam w Mikuni była taka dźwigienka i tam był mniejszy ten wlot powietrza. Ale nie, poczekaj, bo ty masz, to jest dźwignię mamy. Czy masz? Dźwignię, a to 40. No. No motor. To 40 macie. Jak macie. Znasz czy nie? Black Opsa znasz? O, Black Opsa? Nie znasz. Jak? Już znam. Już znasz. To będziesz miał dwa konie więcej. Teraz mam motoreksa, Piterek. Jak to wygląda? 40. A motocykl gdzieś zostawiliście? Nie, no w domu mamy. Aha, aha. Ale już tak ubrani na enduro? Ja, na poligonie byliśmy na Biodrusku, tam, nie? Aha, aha. Żeby czerpać przyjemność, nie? I to jeszcze tata z synem, nie? To już w ogóle, nie? Poligonik, reszta i wasze zabawki. I to jest to. I to jest to. To wbij tam sobie na kanał, zobaczysz. Dobra. Wrócę z motoru, to zobaczę. Okej. To miłego upalania. Dobra, dzięki. Dzięki, na razie. Dzięki, do na razie. A my tu kręcimy, widzisz, filmik o częściach. Klient z offroadu przyszli w ciuchach i... W ciuchach, tak. I, prosto z toru, nie? I wszystko kupili, co chcieli. Dokładnie. No to słuchaj co, no gaźniki masz na miejscu, masz... Mamy gaźniki, mamy całą elektrykę, statory, sprzęgła, świeczki, tak jak widzicie, ściągacz do magneta. Tutaj jak przejedziesz, zobaczysz poszczególne jakieś elementy, adapterki, klamki, tuby rolgazu, rolgazy, korki do wlewu paliwa, śrubki do tarcz. Akurat tutaj mamy tak to wyeksponowane. Duże rzeczy też. Linki. Linki, dokładnie. Linki sprzęgła, gazu, bo akurat tu wszystko jest na linkach zrobione. Tutaj, tak jak zobaczysz, mamy też gaźniczki. Wszystko już w ładnych opakowaniach. Czyli do wszystkiego, do Kajo, do MRF-y, do YCF-y. Dokładnie. Tłumiczki, już tutaj pokażę, o, ładnie zapakowane. Tam, wiem, to już rozpakowane. Tak, tłumiki, tak. To zaraz zobaczymy. Dokładnie. Więc wyciągniemy tylko. Ale wiesz co, tu jestem w szoku, nie? Klient z marszu, z enduro przyszli. Co oni, dętkę brali? Tak? Dętkę brali, filtr powietrza. I moduł, bo i moduł. Coś im tam strzela. Zapłonowy, dokładnie, bo coś im tam. O. Dobra, mamy tłumiczek elegancki taki. MRF-y. No popatrz. Z DB Killerem ciche wydechy również posiadamy na miejscu, więc śmiało można podlatywać, nie? No, całą elektrykę, tak jak widzisz, elementy silnika, fajeczki, filtry powietrza, jakieś przewody hamulcowe, paliwa przepraszam, dokładnie. Anodowane. Tak, tutaj mamy śruby z magnesem, tak samo w kolorkach, liczniki motogodzin w kolorkach. Tak naprawdę jest wszystko potrzebne do naszych pojazdów. Wkrótce znajdziemy w różnych tam wymiarach, rodzaju, no wszystko. Uszczeleczki. Tutaj mamy też prowadnice, rolki do łańcucha, dokładnie. Też w kolorkach sobie tutaj wszystko znajdziemy. Więc oferta jest całkiem rozbudowana, mocno. Handbary, listki, tutaj linki mamy dalej. Tak, mamy dodatkowo elektrykę, zrywki, jakieś tam mostki do kierownicy. Klocki hamulcowe, takich producentów jak SBS, TRW, Galfer, do różnego rodzaju zacisków, więc znajdziemy tutaj tak naprawdę wszystko. Łyżki do wymiany opon. Nie, więc
zapraszamy. Opony, widzę całe ogumienie. Dokładnie, opony offroadowe, supermoto również, opony do hulajnog. Niektórzy się śmieją, że to są opony do taczki, ale one są do hulajnogi. W mniejszych, większych rozmiarach, więc też tutaj... A Jarek, mówiłeś, że możemy tu silnik złożyć. Możemy, oczywiście. Posiadamy również... Patrz, zębatki ujęte, aluminiumowe. Ameliniowe. Do YCF-y. I zielona, niebieska. Różne rozmiary. Dokładnie. Srebrna, czarna, ja. Czerwona. Pokaż tu. Srebrną, czarną, czerwoną. Czerwoną. Ci pokażę, srebrną. Wyciągnę. Proszę bardzo. No. Coś takiego. Czyli wszystko jest. Wszystko, tak. Mówiłem ci, że możemy złożyć silnik, tak. Żeby nie być gołosłowny. Tam jeszcze jakieś części, poczekaj, zanim do silnika przejdziemy. Co tam jest? Tam mamy... Rozpórki. Mamy stojaki do motocykli, aha. Ośki, klamki, kierownice, filtry powietrza do dirtbike'ów Kayo, manetki, tak jak widzicie, tutaj trochę odzieży również znajdziecie w naszej ofercie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można pomóc? Czy kask chciałem taki półotwarty, ale tu widzę takie bardziej... Offroadowe. Dokładnie, crossowe. Tam byłem obok, mówię, zupełnie inna firma, nie? Dokładnie, dwie różne firmy. Dzięki. Tak jak rozmawialiśmy, no możemy złożyć silnik. Na szybko wyciągnąłem jeden karter o budowę silnika, drugi karter. To akurat chyba wszystkie od innych modeli, ale każdy silniczek możemy złożyć. Głowiczka. Czyli są części. Są części. Trzeba dobrze tylko poszukać. Zaworki, tak. Kanał dolotowy, kanał wylotowy. Widać zębatkę rozrządu sobie w środku, tak samo. Tak. Świeczka. Tutaj jest akurat opcja z wszystkimi dekielkami. Więc wszystkimi uszczelkami. Z uszczelkami, dokładnie. Do tego jedynie trzeba... całe komplety. Tak, cały komplet uszczelek. Biegów widzę. Tutaj mamy akurat tłoczek, to jest do 120, cylinder akurat mi się chyba do 140 wyciągnął, więc też... I wszystko też jest, tutaj... czyli bym mógł cały kompletny silnik dokładnie. Tutaj kupić i sobie złożyć. Dokładnie, tulejeczki, pompa a oleju. A liczyłeś, ile taki silnik na przykład do 140 MRF wychodzi w całości? Cały silnik to zwykły silnik to jest koszt bodajże... z ostatniej dostawy był 1550 zł, niestety kolejna będzie troszeczkę droższa, no ale składając silnik z części na pewno wyjdzie to nam 20-30% drożej niż jakbyśmy kupili cały silnik. Cały silnik. Mhm. Więc pytanie... No ale tak, jeżeli mam do wymiany tłok cylinder, kupuję to osobno, tak? Tak, dokładnie. Skrzynia siądzie, co kupujemy się rzadko wałek. Zdarza, tak, jest tak. Skrzynia, która była MRF 140. Dokładnie, tu mamy dwa wałki, można też kupić wałek zdawczy, wałek główny oddzielnie, można kupić same wodziki, cały wałek z wodzikami, więc też nie ma z tym problemu. Więc tutaj wszystko jest. Wspominałeś coś, że nie ma plastików. No nie ma plastików, bo ludzie mówią, no Bleku, no kupię taką MRF, ale plastik mi pęknie, no nie mam, no gdzie no, to kupić? Cały, jakby to powiedzieć... są niektóre elementy, niektóre części, które można kupić oddzielnie. Mówimy tutaj o plastikach, ale najczęściej występują one w całych zestawach. No cały zestaw nie jest to duży koszt, bo... Czyli cały zestaw trzeba kupić plastiki. Cały zestaw, tak. Znaczy na przykład butniki i przednie pola numerowe można dokupić oddzielnie. Plastrony tutaj śmiało również można to oddzielnie zamawiać. Można zamówić cały komplet w kolorze. Tu akurat widzimy żółty, biały, więc mamy żółte, białe, czarne. Niebieskie też w ręku mam. Akurat one są do CRF, do mniejszej ramy CRF 50, ale w kolorku również możemy sobie czyli to zakupić. Wszystko jest dostępne. Jest dostępne, mamy, posiadamy tutaj akurat do RCK, czy tam do Biga, czy do TT140, cały komplecik. Tutaj akurat w nim nie ma pola numerowego, więc to oddzielnie i tak samo oddzielnie plastiki, nalagi.
osłony lak, więc to się często łamie, więc to można kupić oddzielnie. Koszt między 30 a 60 zł, w zależności do którego modelu. No to widzisz, no wszystko jest. Czyli... Osłony pod silnik, stalowe, aluminiowe. Tu akurat ładnie zapakowana. Może będzie jakieś mniej zapakowana. Masz tutaj od MRF-y, od 120 bodajże, nowy rodzaj. Jak kupujesz motocykl, to tego nie ma. Jest w standardzie. W każdym motocyklu, jak ktoś zniszczy, to... Jak się złamie, uderzy gdzieś, czy coś się wydarzy, można również oddzielnie to sobie dokupić. Super. I wtedy skompletować motocykl tak, jak był w oryginale. No i wtedy jak pod kolor się kupi, przybyśmy wymienili na żółte, to pod kolor można zaraz tu kupić gogele, nie? No, dokładnie. I buty, cały asortyment. A tutaj patrz, jeszcze ja coś zauważyłem. No, słucham ciebie, pokazuj, co tu widzisz. Zębatki widzę tutaj. Zębatki, też, tak, duże. Zębatki posiadamy tutaj. To są akurat do K2, taki nietypowy wymiar 48 polskiego producenta, więc można też... A w oryginale ile ma zębów? 45 bodajże. Musiałbym sprawdzić, bo też teraz... No to widzisz, to moc sobie nie może pamiętam. Ktoś poprawić. Dokładnie. Nie? Będzie zrywniejszy. Te jedynki może za dużo nie być, ale dzięki temu osiągnie... Ale patrz, podobno baków nie ma, zobacz. No, masz bak. Jest jedna perełeczka po demontażu gdzieś tam, więc... Baki, tak jak... A na baki czekasz, tak? Na baki czekam, dostawę, dostawa będzie na dniach. Nie wiem, kiedy filmik się ukaże, ale... Na dniach. To prawdopodobnie na tu dniach widzę również... plastiki też masz. Dokładnie. To są jeszcze jakieś pojedyncze. Również można poszukać u nas na sklepie internetowym, można znaleźć pojedyncze. Jak się sklep internetowy nazywa? sklep.pitbikestore.pl. Zapamiętajcie I na pewno gdzieś tam się pojawi link tam w leku, tam doda. Dodam linka. Doda linka, więc tutaj śmiało możemy... Siedzenia! Tak, siedzenia. Akurat słuchaj, tutaj... ale ma wszystkie standard, czy można też obniżone? Obecnie mam wszystkie standard. Ale są siedzenia obniżane, również będą w dostawie. One wtedy są 2-3 cm wycięte, dzięki czemu możemy obniżyć środek ciężkości. To przeważnie dla dzieciaków, którzy ledwo co sięgają nóżkami. A dzięki właśnie obniżonemu siedzeniu będą mogli sobie czuć się bardziej komfortowo na motocyklu. No jasne, o to chodzi. Żeby sięgać nogami. Dokładnie. Chociaż na przykład... Na offroadzie nie, ale na asfalcie też sporo chłopaków wymieniało sobie siedzenia na niższe, żeby obniżyć ten środek ciężkości, żeby ten motocykl lepiej... Patrz, ja tutaj widzę listki. Masz też Polisportu. Dokładnie. Do pitbajków. Mamy też akcesoryjne klamki sprzęgła z Acela. One są troszeczkę droższe niż zwykłe, ale obydwa są na łożysku, więc to sprzęgło nam lepiej pracuje. Czyli pitbajki można doposażyć. Oczywiście. Czyli to nie jest motocykl tak, że kupicie, go w kąt rzucicie, tylko można go doposażyć. Dokładnie, fajnie, nie? Dokładnie. Ale zobacz, bo wiesz co, bo tutaj tak, filtry powietrza widzę. Widzę, że całe układy wydechowe. Akurat dojdzie jak CF-a, jest układ wydechowy z powerbombą. Co tu mamy? Sporo filterków też do dirtbajków. Tutaj zwykłe filterki do 45 mm i 38 również u nas znajdziecie. Tutaj są gąbkowe filtry powietrza, też, że tak powiem, budżetowe. 40 parę złotych bodajże musiałem sprawdzić, bo też sam nie mam. Patrz, o tym mówiłem. Tak, zobacz. O wydeszkach. Macie tutaj turingowe wydechy, które można sobie. Tomek do cebuli sobie dopasuje. Tu akurat chłodnice oleju. Ostatnio robiliśmy taki projekt. Chłopacy zamawiali od nas motocykle, bo chcą budować elektryki. Tak. No i demontowaliśmy wszystko, co im będzie niepotrzebne, czyli silnik, tutaj czyli chłodnica. To można kupić, to jest nówka sztuka, po prostu tylko zdemontowana. Tak samo jak te powerbomby, wydeszki, więc to jest pełnowartościowy produkt, tylko został po prostu zdemontowany. Ale w ogóle jak ktoś komuś siądzie
będzie taka chłodnica, bo widziałem, że w tej YZF-ie, nie? Tam są. Tak. Supermoto tak. i Venduro. Dokładnie. W oryginale. I one dużo dają, te chłodnice olejowe? Znaczy tak, no tutaj tak naprawdę... Na tor, nie? Na torze, no chłodzenie silnika jest bardzo ważne. Tak naprawdę przy wysokich temperaturach musimy chłodzić go jak najbardziej, żeby tłok nam nie spuchł, no i żeby nie stracił nam mocy. No, bo dlatego... puchnie, to traci moc, nie? Dokładnie, dokładnie. Dlatego no chłodnica wskazana, tak samo odpowiedni dobór. Ile taka chłodnica kosztuje? 349 zł razem z przewodami. A taką na przykład chłodniczkę by można było sobie założyć do K2 na przykład, albo do MRF-y 140? Powiem tak, do MRF-y 140 jak najbardziej, trzeba tylko mocowania przerobić, bądź jakiś adapterek sobie stworzyć samemu, bądź można do nas to podrzucić i to zrobimy. Do K2 byłby problem, bo tam bardziej chłodnica musiała być z boku zamontowana, no bo nie ma miejsca pod, między ramą a silnikiem, tylko musiało być tak jak w dużych krosach po bokach to zrobione. Jeszcze nie znaleźliśmy patentu, ale myślę, że no, w przyszłym roku coś tam powinno się pojawić, no bo to metodą prób i błędów trzeba zamawiać, dopasowywać, jak nie pasuje, no to niestety na półkę, zamawiać kolejne, bądź odsyłać, jeśli jest taka możliwość, więc no tutaj kwestia, no ile mamy czasu i ile mamy czasu i chęci. Patrzcie. Szprychy. Długo oczekiwane. Szprychy to są dwunastki, tak, dwunastki na tył. Są, więc tak naprawdę wszystkie a, rozmiary. A słuchaj, dobra. A już wiem, a zagnę cię. Słucham ciebie. A potrzebuję, bo mi się felga skrzywiła przy 120 MRF-ie. Tak. Tył. To tu masz dwunastkę na tył. No. No. To masz? Mam. Pokaż. No. Nie wierzę. Właśnie. Zobacz sobie, 12 tył. Ale felgę. Felgę też mam. No to dawaj felgę. No. Ja chcę felgę. Chcesz felgę? No felgę, bo pokrzywiłem. A nie będę... Musimy zrobić cięcie, muszę iść na magazyn i ci przyniosę felgę. Dobra, cięcie. I mamy felgi. Mamy felunię. Chciałeś dwunastkę. Jest dwunastka. Ale jakbyś chciał bardziej podtuningować swojego sprzęta, to są też kolorowe felgi, które już otwieram. Niemożliwe. Możliwe. Dobrze są opisane. Zobacz, jaki masz patentik. Ale czarty. Są żółte, niebieskie, czerwone. Bajka można sobie przerobić. To jest też żółte felgi. Ale ty do czarny to nie, to jest do MRF-y. Zobacz, tutaj macie czerwone. Ja chcę pić bajka. Kuba, to widzisz, jak wszystko możesz, klamki sobie zmienić. Klamki kolorowe, zębatki. No. Tak naprawdę pytanie, ile będziesz miał skarbonce tam, nie? No, to tylko zbierać, wiesz? Tylko zbierać. Wszystko. Plastiki możesz sobie wymienić, patrz. To zrobimy mocnego pitbajka i będziemy go testować na górkach. Będziemy dobra. Go brać. O, dzięki, że mi to wszystko pokazałeś. Nie ma problemu. Czyli obalamy mity części do są. Chińczyków. Są. Do MRF-ów, pitbajków, YCF-ów, RXF-ów, oczywiście. Zapraszamy. Zapraszamy. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.